Halo, dzień dobry. Dzisiaj odcinek o tym, jak szybko zdobyć hurtowe ilości kubska i ogólnie o nawozach. Nawozy potrzebujemy do nawożenia roślin, o dziwo patyki nawozów nie potrzebują, trawa, jagody, banany, bananowa trzcina i skalne awokado nawozu potrzebują po każdym przekopaniu i po kilkunastu zbiorach. W Don't Starve Together mamy aż 15 różnych substancji, które możemy wykorzystać jako nawozy. Korzysta się na co dzień jednak tylko z kupy i zgnilizny, jako że je jest najprościej ogarnąć. Zgniliznę otrzymujemy po zgnieciu wszystkiego, co nie jest rybą ani lodem. Kupę możecie dostać od małp, świń, bizonów, koalefantów i bizonów. Początkujący lubią spędzać dni czatując przy bizonach i zbierając kubsko za kubskiem, jako że bizony nie srają, jeśli jest w pobliżu kupa, ale jest na to lepsza metoda. Otóż należy najpierw zebrać hurtowe ilości jedzenia niskiej jakości, jak zebrane kwiatki, paprocie z orazy, paprotki z jaskiń czy świetliste bulwy. Jeśli wygeneruje się Wam biom ze wkurzonymi pszczołami, polecam kwiatki, w innym przypadku kierujcie się raczej prosto do cave'ów na biom centralny po bulwy. Kiedy zbierzecie z 200 sztuk śmieciowego żarcia, musicie jeszcze skołować 4 sztuki mięsa potwora i dać je świni, bądź poczekać na kolejną pełnię. Powstały w ten sposób świniołak przemieni każde zjedzone śmieciowe jedzenie w piękne, cuchnące kubsko. Co prawda możemy poczekać, aż śmieciowe jedzenie po prostu zgnije i będziemy mieli zgniliznę, ale ta metoda nie wymaga od nas czekania, plus jest o wiele zabawniejsza. Świniołaki po około 2 minutach wrócą do formy świni, jeśli nakarmiliście ją mięsem potwora lub po zakończeniu pełni. Uważajcie, bo jeśli świniołak zje wszystko, po czym wy będziecie w okolicy, rzuci się on na was, więc przygotujcie coś do walki. Jeśli będzie coś w pobliżu do żarcia, świniołak priorytetuje wyżej jedzenie niż walkę. 2 ataki na unik i za ojczyznę. Czasami świniołaki da się fajnie zestunować. Jeśli chodzi o pozostałe 13 nawozów, kubełek z nawozem zżera kawałki kości i drewno, więc raczej odradzam. Guano, czyli białe łajno, dostaniecie od zabitych nietoperzy i po nakarmieniu nasionami ptaka w klatce. Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia, dlaczego ptak w klatce i nietoperze mają oddzielny rodzaj kupy. Następnie mamy kompost. Do uzyskania z kompostownika, który jest całkiem nową strukturą zapomnianą przez graczy, może dlatego, że zbędnie przekombinowaną, musimy do środka wrzucić 6 przedmiotów, po 3 suche lub 3 mokre. Jeśli wrzucicie tylko itemy suche bądź mokre, kompostownik będzie pracował wolniej. Teoretycznie struktura fajna, bo możemy zbędne szyszki zamieniać na nawóz, w praktyce wolna, niewydajna i droga. Następnie mamy zgniłe jajka, które raczej używamy do materiałów wybuchowych. Formuła wzrostu liczy się jako 4 osobne nawozy, bo przedmiot ten wytwarzamy, po czym zależnie od czasu spędzonego na gniciu wzrasta wydajność i ilość użyć. Kolejnymi 2 osobnymi nawozami jest zgniła ryba i zgniły morski kąsek. Dlaczego rybki są osobnymi nawozami, to też nie mam pojęcia. Kompost wrap jest nawozem, który może wytworzyć jedynie wormut, by odnowić sobie więcej życia i wywołać efekt kwitnięcia, bądź możemy nim nawieść krzaczek. Kupa glomera jest super nawozem, którego nie używamy do nawozu, bo po zjedzeniu odnawia aż 40 punktów życia kosztem poczytalności, co na Celestial Championie jest super. Natomiast dżem do drzew wymagający do wytworzenia kupy glomera i 2 fig jest nieco zbyt wymagającym przedmiotem, by używać go do czegoś innego niż hodowania giga drzew. Jeśli natomiast chodzi o nawożenie pól uprawnych, ten rozbudowany system, który wyróżnia różne rodzaje nawozu, jest właściwie bezużyteczny przy odpowiednio zbalansowanych roślinach. Jeśli interesuje Was ten temat, polecam film na temat farmy w Don't Starve Together. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!